Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie od rozmowy z kupcami, z Selimem oraz z Suefem. To są ostatni ludzie tutaj w Ashdodzie, w tym obozowisku przed świątynią, z którymi nie rozmawialiśmy. Także dopytajmy, o co chodzi. Dlaczego tak uważnie mi się przyglądasz? Przecież on wiedział już o tym naprawdę. No, bo pierwszy raz cię widzę. Czy to nie wystarczy? Nieprzyjemna to nie sprawa. Jest powód. Z zasady, kupcy nie prowadzą interesów z obcymi ludźmi. Ode mnie czym leży nie prawdziwa przyczyna? No cóż, jeśli chcesz wiedzieć, to powiem. To niedawno ktoś u mnie zaczął dawna. Kraść bagienne ziele. Dlatego teraz uważnie obserwuję wszystkich nabywców. Było dokładnie tak, jak mówisz. Nie obawiaj się, nie zamierzam okraść ciebie z bagiennego ziela. I słusznie. To rzeczywiście prawda. Co do skradzionego bagiennego ziela. Tak. Nie można wierzyć, co chcesz wiedzieć? Co się słyszy. Masz pomysł, kto mógłby to zrobić? To może być każdy. Sam tego nie widzi, ale nie najbardziej podejrzewam Ferdynanda. Ciągle się kręci w pobliżu mojego sklepu. Nie sądzę, żeby w tej sprawie Ferdynand. Coś się zmieniło. Tak. To były niewolnik i jest zbyt biedny, sam aby pozwolić na sobie na kupno trawki. Dobrze, porozmawiam z nim. Jak to? Chcesz znaleźć dla mnie złodzieja? Tak. Przynajmniej spróbuję. No przecież wiadomo. Doskonale. O tym od dawna. Jeśli to ci się uda, dostaniesz 200 sztuk złota. Nie rozumiem, bo. No i dobra, mamy w takim razie kolejne zadanie. Masz może dla mnie jakąś robotę? Ludzi. Tak. Jest pewna sprawa. Idź do myśliwych i dowiedz się, wiedziałem, czy nie potrzebują strzał. Chcesz, abym odszukał wszystkich myśliwych? Nie jestem chłopcem na posyłki. Sam zapytałeś, czy nie mam jakiejś pracy. Więc nie narzekaj. Oprócz tego, wcale nie musisz pytać każdego z osobna. Są rozdzieleni na trzy grupy. Wystarczy, jak porozmawiasz z przywódcami grup. A przy okazji, możesz też zapytać, czy nie potrzebna im twoja pomoc. To mi już bardziej pasuje. A kto dowodzi grupami? Sarbos dowodzi grupą myśliwych polujących na zębacze. Grupa Lopeza poluje na wilki. A Ork Wambek dowodzi grupą polującą na ścierwojady. Gdzie mogę znaleźć te grupy? Skąd mam wiedzieć? Gdzieś w dolinie. Zapewne na pustynię nikt z nich się nie zapuścił. Spróbuj zajrzeć do dużego obozu myśliwych nieopodal aż do dół. Ale być może, że jakieś grupy rozbiły małe obozy w innych miejscach. Będziesz musiał ich poszukać. Dolina nie jest aż tak wielka. No, to prawda. W takim razie możemy na razie tutaj sobie stąd iść. Zobaczmy, o co chodzi z tą świątynią. Czy ja na przykład jestem w stanie w ogóle do tej świątyni się dostać, wejść? Byłoby fajnie, gdybyśmy mogli. Dobra, tutaj jest to obozowisko, no to żeśmy już tutaj pozałatwiali sprawę. Wambeka gdzieś widziałam. No właśnie. Witam. Na polowaniu. Tak, my być na polowaniu, more. Na co polujecie? Ścierwojady, wilki, kretoszczury. Na wszystko, co dawać mięso. Mięso dla głodne orki. Może wam potrzebne strzały albo bełty? Nie, my nie potrzebować. My mieć to pod dostatkiem. Myśliwi być bardzo zmęczeni. Ścierwojady być dzisiaj zbyt szybkie dla nas. My nadal potrzebować co najmniej 30 sztuk mięsa. Co dostanę, jeśli pomogę wam w polowaniu? Ja dać ci skórę lwa. Ona być bardzo cenna, more. Wspaniale. Zdobędę dla was mięso. Dobrze, more. Udanego polowania. Oto twoje mięso. Dobra robota, more. Ty dać je tutaj. Masz. Tu twoja skóra, more. Skóra lwa dla silny i zręczny myśliwy. No i dobra, w takim razie zapytajmy się o to wejście. Witam. Chcę się dostać do świątyni. Tak. I co z tego? Bez pozwolenia Almansora nie możesz tam wejść. A jak mam zdobyć to pozwolenie? Najlepiej poprosić o to Almansora. Jeśli w ogóle zechce z tobą rozmawiać. Ha, ha, ha. Dobra, no to przynajmniej wiemy, co mamy zrobić. No to w takim razie możemy się rozejrzeć za pozostałymi grupami, bo oni przecież tutaj sobie chodzą. Tu jest akurat pojedynczy myśliwy, to mnie nie, wiecie, nie pomaga mi. Ale tu powinien być gościu. Czy potrzebujecie strzał i bełtów do polowania? Ciebie z pewnością Selim przysłał.
Zgadza się. No to jak? Na razie nie brakuje nam strzał i bełtów. Dzięki za troskę. Ale przydałby się ktoś, kto pomógłby nam w polowaniu. Może mógłbym pomóc. Co miałbym zrobić? Potrzeba nam 20 skór zębaczy. Wtedy nasza grupa będzie mogła zakończyć polowanie. Ale, niestety, moi ludzie są już zbyt zmęczeni. Byłoby fajnie, gdybyś nam pomógł. W nagrodę dam ci 3 małe mikstury lecznicze. Powiedzmy 4 i wchodzę w to. Zgoda. Zębacze łatwo znajdziesz. W dolinie jest ich pełno. Oto twoje skóry. To wspaniale. Jesteś dobrym myśliwym. No i dość odważnym. Oto obiecane mikstury. Nareszcie możemy zapomnieć o polowaniu i jakiś czas sobie odpocząć. Haha. Dobra, no i została nam ostatnia grupa tutaj w głównym obozie. Tu był przecież gościu. Selima interesuje, czy macie dość strzał i bełtów. Haha. Oto poczciwa dusza. Tak, w tej chwili mamy dość strzał i bełtów. Ale możesz przekazać Selimowi, że po polowaniu kupimy u niego jeszcze 100 strzał. To go ucieszy. Na co polujecie? Właściwie na wszystko. Mamy 3 grupy myśliwych i wcześniej ustalamy, kto będzie polował i na co. A na co teraz polujecie? Na wilki. Trzeba nam 12 skór, aby nasza grupa mogła zakończyć polowanie. Ale w tej chwili jest zbyt niebezpiecznie. Wilki stały się bardzo nieufne. Jak tylko zbliżysz się do jednego z nich, to zaraz masz całe stado na karku. Więc przyjdzie nam poczekać, aż się wilki trochę uspokoją. Co mi dasz, jeśli rozprawię się z wilkami zamiast ciebie? Co, życie ci niemiłe. A zresztą, co mi do tego? Swoim życiem ryzykujesz, nie moim. Mogę ci dać cenny pierścień, który zwiększy twoją zręczność. Brzmi nieźle. Zgoda. Skóry w zamian za pierścień. Przestań gadać. Porozmawiamy o tym, kiedy wilki będą martwe. Oto twoje wilcze skóry. Chłopcze, naprawdę to ci się udało. Nie mogę uwierzyć. No cóż, zaoszczędziłeś nam sporo pracy. Oto obiecany pierścień. Teraz, kiedy wszystko zrobione, możemy wracać do Ashdodu. No i dobra, zajebiście. To nam się też już udało w takim razie zrobić. No to co, wracamy do obozowiska. Czy ja jestem w stanie tędy wejść? Chyba tak. Tak jest. Kogo my tu mamy? Ortegę, tak jest. Właśnie, Ferdynand. Masz problem. Co? Co się stało? Co zrobiłem? Suef podejrzewa cię o kradzież jego bagiennego ziela. Bagienne ziele. Mnie. Co to za bzdury? Jak mu to przyszło do głowy? Mówi, że często bywasz w jego sklepie. I co? Nie ja jeden. Cóż, oczywiście. Kogo jeszcze mógłby podejrzewać, poza byłym niewolnikiem i najbiedniejszym człowiekiem w mieście? To znaczy, że jesteś niewinny. Oczywiście, że jestem niewinny. Co miałbym robić z tym zielskiem? Chyba nie sądzisz, że asasyni kupiliby je ode mnie. Zapewne po prostu BY mi je zabrali. Może, zamierzałeś je wypalić? Oczywiście, że nie. Nie palę. I bez tego mam już problemy z płucami. Dobra, czyli to nie on. Dobra, no to nocą, okej. To na razie olejemy tę sprawę. Polowanie dobiegło końca. Myśliwi niebawem wrócą. Tak. A co w sprawie strzał? No, tylko Lopez zamierza kupić u ciebie 100 strzał. Pozostali na razie mają jeszcze zapasy. No cóż, lepsze to, niż nic. Masz tu trochę złota za tę całą bieganinę. Gdyby myśliwi zamówili więcej strzał, nagroda byłaby większa. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Dobra. Wiecie co, bo problem jest taki, że ja nie mam tutaj nigdzie teleportera. A bieganie tutaj przez cały Ashdod to mi się trochę nie podoba. Było dokładnie tak, jak mówisz. Tylko, że no tutaj nikt nie sprzeda mi teleportera, bo widzę, że nikt nie ma niczego takiego. Nawet słówka. Także na razie musimy się obejść chyba smakiem. Tak dalej być nie może. Ja potrzebuję sobie pogadać z Alvarezem. To było oczywiste od dawna. Hej. Ty. Ile mam zręczności?
Kości Brompteka. Okej. Dobra. Bo ja nie wiem, gdzie poszedł ten gościu, z którym mam się kontaktować zamiast Almansora. Bo Almansor nie chce ze mną rozmawiać. Kim jesteś? Nie być twoja sprawa, śmierdząca more. Doskonale, bo znowu spotykam kogoś w rodzaju Tangroka. Co? Ja być Kruszok, jeden z bardzo silnych elitarnych wojowników orków i zaufany Szakarosza. Tangrok być niczym w porównaniu ze mną. Zapamiętać to nędzna more. Inaczej Kruszok zrobić z ciebie miazga. No okej, widzę, że panowie mają jakąś spinę. Dobra, tutaj też nic. Ale on zawsze wie lepiej. Myślałam, że to jest runa teleportacyjna, ale to tylko bezużyteczny kamień. Runiczny. Dobra, zrobiło się deszczowo bardzo. Tu jest jeszcze Alfonso. Witam. Handlujesz bronią? Tak. Jest potrzebna naszym wojownikom, aby walczyć z koczownikami. Pokaż. Może ty masz coś takiego jak teleport? No masz, dzięki Bogu. Masz też hełmy. Ale niestety nie masz nic lepszego. Pas do siły masz. Katana. No ja mam lepszą broń. Ma zatrute bełty, całkiem spoko. Czy coś więcej ciekawszego? Chyba niezbyt. Dobra, ale fajnie, mamy teraz już teleport tutaj, także jest ok. O, mam cię. Co mam zrobić, aby Almanse zechciał ze mną porozmawiać? Po co? Czy to jest na tyle ważne, aby niepokoić wielkiego maga? Tak, ponieważ muszę dostać się do świątyni. Ach, okazuje się, że tak. W takim razie, musisz porozmawiać z Almansorem. Co mam zrobić, aby w ogóle mnie wysłuchał? Stanie się tak tylko wtedy, gdy przestaniesz tu być obcym. Pogadaj z mieszkańcami Ashdodu. Może uda ci się zrobić dla nich kilka pożytecznych spraw. Jeśli zdobędziesz przychylność niektórych ludzi, wielki mag będzie gotów z tobą rozmawiać. Hej, ty. Masz może dla mnie jakąś robotę? Już od dłuższego czasu czekamy na kupca Haruna. Chciał sprzedać nam trochę towaru, ale do tej pory go nie ma. Masz pomysł, gdzie mógłbym go znaleźć? Harun jest kupcem z Ugaru. A więc do naszej doliny on schodzi z gór. Ostatnia wiadomość była taka, że jego karawana dotarła do dolnej części pustyni. Mimo wszystko, to dość duży obszar. Jak go tam znaleźć? Cóż, prawdopodobnie jest gdzieś w pobliżu gór. Jest to bezpieczniejsze, jak gdyby poruszał się przez pustynię. Jego obóz składa się z trzech namiotów. Prócz tego, wynajął kilku asasynów do ochrony. Niestety, nic więcej nie mogę powiedzieć. Dobra, ja wiem, gdzie to jest, także możemy się do Ugaru tepnąć i udamy się tam. Chyba, że będzie bliżej z jakichś innych miejsc, na przykład w sumie z ruin Tadmoru by było niedaleko. Bo tam na północ, nie, w tę stronę, prawda? Tak jest. Widzieliśmy te namioty zresztą. Także powinno być ok. W ogóle, czemu deszcz pada na pustyni? Coś tu i nie gra. Dobra, idziemy dobrze? Chyba tak. No tak mniej więcej. Oni mieli tutaj te namioty. Znaczy w sumie mogłam z Ugaru tam iść, ale z drugiej strony chyba wygodniej mi było iść po prostu tędy. Dużo golemów tutaj jest. To nie tutaj jest przypadkiem? Chyba tu gdzieś. Chociaż nie, zaraz, moment. Plantacja. To było tutaj dalej. Tam do wieży nie mamy żadnego klucza ani nic. A to było gdzieś tu.
właśnie tutaj. Co prawda są tutaj pełzacze, ale byli też elitarni. Podejrzewam, że to jest jakieś zadanie dla nich z tymi pełzaczami. Nie bez powodu one mają taką nazwę inną. Jak głodne pełzacze. Dobra. No i pięknie, znowu kolejny poziom. Ja już mam tyle tych punktów, że ja nie wiem, w co to wydawać. Po prostu chyba sobie przetrzymamy na razie te punkty, dopóki nie będę mogła się nauczyć czytania tych języków budowniczych i kapłanów. Czy coś takiego. Dobra. Ale ładny w ogóle mamy zasięg, nie? Dzień dobry, witam panów. Chyba dobrze trafiłam, nie? Nieznajomy. Czego chcesz ode mnie? Chcę cię ostrzec, aby ci nie przyszło do głowy, że tu można coś ukraść. Będę miał ciebie na oku. Jasne. Okej, on jest chyba takim trochę randomiksem. O właśnie, jest Harun. Witam. Wyglądasz mi na kupca. Witaj, nieznajomy. Istotnie, jestem kupcem z Ugaru i handluję dywanami. Nazywam się Herun. Sprzedajesz tylko dywany. Nie, możesz u mnie także kupić dość dobrą broń i szereg innych rzeczy. Po prostu spójrz na moje towary. Dobra, to najpierw sobie obejrzymy, co on ma. Topór wojenny. No nic ciekawego nie masz, mordo. Naprawdę nic, kompletnie. Może jakieś mikstury, znaczy się roślinki stałe chociażbyś miał. Teleport do obozu Haruna. Okej, bierzemy to. W sumie się może takie coś nawet przydać. Co teraz będziesz robić? Chciałbym wreszcie dotrzeć do Ashdodu i zająć się interesami z tamtejszymi kupcami. Ale może mi w tym pomożesz. A bez nagrody nie zostawię cię. Za każdą udaną transakcję zapłacę ci 100 sztuk złota. Z kim mam robić interesy w Ashdodzie? No, jest kilku ludzi, którzy przychodzą mi na myśl. Przede wszystkim to kupcy. To Suef, Selim i Alfonso. Z nimi ewidentnie warto pogadać. Prócz tego, jest jeszcze Ibrahim, który zarządza areną. To mój stary partner handlowy. Koniecznie zajrzyj do niego. Możesz także zajrzeć do Kowala Ortegi. Może czymś się zainteresuje. Ale przede wszystkim powinieneś pogadać z Alarezem, prawą ręką czarnego maga Almansora. Myślę, że to wszystko. Powodzenia. Zaczekaj, nieznajomy. Nie chciałbyś zarobić trochę złota? Dlaczego by nie? A co miałbym dla ciebie zrobić? Wyruszyłem z Ugaru do Ashdod, żeby tam trochę pohandlować. Niestety, dalszą podróż utrudniają nam piaskowe pełzacze, które dosłownie nas oblegają. Bardzo mnie to martwi, ponieważ wyglądają na bardzo wygłodniałe. Po prostu trzeba, aby ktoś się z nimi rozprawił. Ponadto obawiam się, że gdzieś czają się na nas pustynni rozbójnicy. Kilku z ich usadowiło się w górach w pobliżu naszego obozu i obserwują nas. Ktoś powinien rozprawić się z nimi, bo nie mogę spać spokojnie. Jeśli pomożesz mi rozwiązać te dwa problemy, za każdy dostaniesz 250 sztuk złota. Co na to powiesz, nieznajomy? Dlaczego twoi ludzie tym się nie zajmą? No, to nie takie proste. Nie chcę zostawiać obozu bez ochrony. Jeśli wyślę swoich ludzi, aby rozprawili się z pełzaczami, z pewnością na obóz napadliby rozbójnicy. Jeśli moi ludzie zajęliby się rozbójnikami, to obóz nie będzie miał ochrony przed atakiem pełzaczy. Wszystko jasne. Słusznie się domyślasz, synu bystrości. No tak jak, zajmiesz się tym. Zajmę się tym, ale jeśli zapłacisz po 300 sztuk złota za każdą wykonaną robotę. Co jak co, ale bardzo niebezpieczne masz te zadania. Dobrze, zgadzam się. Niech będzie po 300 sztuk złota za każdy rozwiązany problem. Ale ani sztuki złota więcej.
Pozbyłem się wygłodniałych pełzaczy. Chwała Beliarowi. Mimo, że pełzacze są posłuszne jego woli, to jednak cieszę się, że trafiły do Mrocznego Królestwa Beliara. Doskonała robota. Oto twoja nagroda, nieznajomy. Rozprawiłem się z pustynnymi rozbójnikami. Doskonale. Nareszcie będę mógł spać spokojnie. Jestem z ciebie bardzo zadowolony. Oto twoje 300 sztuk złota. No i dobra. Zobaczmy jeszcze tych innych ludzi. Witam. Co tu robicie na pustyni? Towarzyszymy karawanie kupca Haruna, pochodzącemu z Ugaru. Zmierzamy do Ashdodu. Jestem Tobrul, zwierzchnik strażników. Mam tylko nadzieję, że nie jesteś szpiegiem pustynnych rozbójników. W przeciwnym razie, nikt się z tobą nie będzie cackał. Pamiętaj o tym. Mogę ci powiedzieć wcześniej. Dobra, z tobą nic, a jeszcze z tobą. Przeklikamy to na szybko. Jak wy, obecnie koczownicy dla naszych karawan nie stan... Znasz już moje zdanie. Co? Nie ma tu wiele do... Znajduj, o ile mi wiadomo, artefakt, a skąd mogę wiedzieć? No, to jest taki random. Kto? Naszym dowódcą jest Tobrul, towarzyszymy karawan... Mam na... Naprawdę są... Dobra. Czyli nic ciekawego. Widzę, że sporo tu macie rzeczy, tylko nie wiem, czy mogę je zabrać. Wygląda na to, że mogę. Spoko. No i dobra, czyli tutaj też mamy sprawę załatwioną. Byliśmy tutaj w okolicy, więc na spokojnie. No i teraz tak, interesy w Ashdodzie. Wiecie co? Jeszcze musimy iść oddać zadanie. Towar jest Isztar, także przejdźmy się do Amarny. Okej, coś się zbugowało. Witam. Dostarczyłem wszystkie skrzynie. Doskonale. Były jakieś problemy. Nabywcy byli niezadowoleni, że tak długo musieli czekać. Iskra odgrażał się, że poszuka sobie nowego partnera w biznesie, jeśli następnym razem nie dostarczysz towaru w porę. Spodziewałem się tego. Coś jeszcze. Tak. Ortega uważa, że chciałeś go oszukać. Tak, wiem o tym. Powiedział mi o tym wszystkim na ostatnim spotkaniu. Coś jeszcze. Malik skręci ci kark, jeśli znów będzie musiał tak długo czekać. Na Beliara. Ta praca zaczyna robić się zbyt niebezpieczna. To wszystko. Niezupełnie. Skrzynia dla Belacara, dziwnym zbiegiem okoliczności, trafiła do Zoraba. Naprawdę. To po prostu niemożliwe. Kto wymyślił taki nonsens? No cóż, kto by przypuszczał. Ważne, że w końcu dobrze wykonałeś swoje zadanie. Oto twoje złoto. Dobra, czyli questik zakończony. Zobaczmy dalej. Zadanie Nemrosz, no to wiemy. To złoto Amarny, no kurde, nie wiem. Czy coś jest ze mną nie tak, ja jestem ślepa. Na lewo od wejścia, no to tu jest wieża na lewo od wejścia jakaś. No ale tutaj nie ma cudów. Żadnych. Masz dla mnie jakiegoś questa w ogóle, stary? Czy nie? Nie, od ciebie się mogę tylko uczyć. Tu się nic nie dzieje. Wiecie, bo tak się jeszcze rozglądam, bo może coś przeoczyłam, nie? Tu są niewolnicy. A teraz już robię totalne kółko, więc to kompletnie nie ma sensu. Na lewo od wejścia, no to tam. Bardzo dziwna sprawa. Dobra, no zejdę jeszcze raz na dół, ale tutaj nic nie było oprócz studni. Także bardzo dziwne, że Aramisowi nie mogę zdać raportu z tej mojej kradzieży. Bo to jest ta wieżyczka tutaj. No to nie ma tutaj już żadnego skarbu, mieszka ani nic. U Belazara też żeśmy byli i okradliśmy tam wszystko, co się dało. Także na razie zadanie pozostaje niewykonane. Teleporty Warantu. Moglibyśmy spróbować się zapytać naszego maga, czy mamy już wszystkie, bo wydaje mi się, że tak. Zresztą też chyba do koczowników potrzebuje się przejść na chwilę. Zobaczyć to i owo. Także możemy sprawdzić do obozu koczowników.
Czy mam już wszystkie runy? No to zobaczmy. Tak, odnalazłeś wszystkie runy. No i dobra, i to tyle. Jak jest tak? Właśnie miałam sprawdzić ten eliksir życia, nie? Dajcie mi chwilę, to sprawdzimy to. Czy jak się nauczymy po kolei, wiecie, miksturek, to jak mi się to odblokuje, nie? Esencja lecznicza. Jak jest tak? Ekstrakt. Jakich jest? Eliksir. I zobaczmy teraz. Jak jest tak? Jest eliksir życia. Eliksir życia to wodo. Dobra. No to właśnie na to teraz wydaliśmy punkty i to akurat bardzo dobrze. To się nam przyda tutaj bardzo. Do eliksiru życia to jest potrzebny szczaw królewski. Mam ich 6. To byśmy mogli sobie nieźle podboostować życie, wiecie? Jakbym znalazła stół alchemiczny. I nie pamiętam, co jeszcze jest potrzebne, no ale i tak spoko. I teraz jeszcze tak, zobaczmy tutaj. Czy ja coś mam do zrobienia z tą tajemniczą jaskinią? To na razie tego nie... Moglibyśmy ruszyć ten wątek, ale chwilowo go nie będę dotykać. Chyba, że mogę tam wejść. To by było ciekawe do sprawdzenia, bo byśmy sobie tam wybili, wiecie, mopki. I byśmy sobie mogli wykopać skarb, bo tam jest. Także do Sajda, bo stąd będzie najbliżej. W ogóle coś mam z tobą? Mogę zająć asasynami, przejąć Amarnę, to na razie nie. Ale możemy zerknąć tutaj właśnie, do tej jaskini. Tak, tak, wiem, do nieznanego miejsca też się mogłam tepnąć, ale... Chciałam przy okazji zagadać ze Sajdem i zobaczyć. Zobaczymy, czy mnie gra tutaj wpuści, czy dalej nie mogę tu wchodzić. Może być tak, że dopiero mnie wpuści, jak będzie mieć kamień ogniskujący. Okej, wpuściła mnie. O nie, sksuł mi demona ten śmieciuch. Niedobrze. Dobra, ale trudno. Czy bardzo potrzebuję ekspania? I tak będziemy mieli od cholery wszystkiego. No i tutaj jest właśnie koczownik. I on ma w sobie jakieś rzeczy. I tu jest drugi koczownik. I tu jest pulpit, którego nie mogę czytać. Nieoszlifowany rubin, ale tu gdzieś powinna być do wykopania rzecz. Tutaj dużo fajowych rzeczy w wodzie. Jest tutaj gdzieś krzyżyk, powinien być do wykopania. To oczywiście nie działa chwilowo. No wiadomo, gra nam już udostępniła to, bo w 5 rozdziale możemy już tutaj działać. Tylko, że ja nie widzę, niestety, X-a. A to miało być w jaskini wodnej, czyli tutaj. Tylko nie w ten sposób. Zaraz, bo ja mam mapę skarbów, nie? To zobaczmy. W nadmorskiej jaskini to było... To było to. Czy nie? Czy to jeszcze wyżej było? Nie wydaje mi się, to powinno być tu. A to się wydaje tak, jakby to miało być wyżej. Tam. Kurna, nie ta mapa. Chyba, że dopiero jak uruchomimy sobie to, ten piedestał, to będziemy mogli wejść wyżej jakimś cudem i wtedy się tam dostać. Czy to było to? To było to. I to powinno być tutaj na końcu z tej mapy wynika, nie? Tak jest. Tylko, że tu nic nie ma. Zaraz, no jest. Tu gdzieś powinno być. Tutaj dosłownie w wodzie trzeba kopać chyba? Czy co?
Masakra. Ślepa jestem chyba. Tutaj gdzieś powinien być X. No dosłownie przecież tutaj jestem. Stoimy na X-ie dosłownie. To niedobrze, bo mi... Wiecie co, weźmy odpalmy pochodnie, bo ja nie wiem, czy ja jestem ślepa, czy o co chodzi. No stoimy w idealnym miejscu dosłownie. Zaraz zobaczymy, czy to nie powinno być faktycznie w wodzie, ale na razie możemy sobie zerknąć tutaj, czy nie ma nigdzie X-a. Do kopania. No tutaj nie ma. No a tutaj gdzieś... Też nie widzę. No nazwijcie mnie ślepą, ale nie widzę X-a nigdzie. A w wodzie będzie go bardzo ciężko dojrzeć. Pytanie, czy się w ogóle da. No, przepraszam bardzo, ale gdzie? Woda mi nic nie pomoże tutaj. Możemy sobie poklikać w wodzie. To wygląda, jakby tutaj dało się... Dobra, może mi podpowiecie w komentarzach. Na razie olewamy to miejsce. Zobaczmy dalej, co mamy w tym dzienniku. Kradzież w Ashdodzie. To mieliśmy też robić nocą zresztą. Ale to miało być późną nocą, nie? Nocą, no to pewnie o północy gdzieś. Audiencja, tak jest. Interesy w Ashdodzie, no w sumie tam mamy dużo rzeczy do zrobienia. Ja sobie jeszcze przy okazji pootwieram te cuda. Możliwe, że mam w ogóle gdzieś tą pojedynczą saszetkę, ale jej po prostu nie widzę. Co by było trochę dziwne, no ale możliwe, to jest wszystko w takim wypadku. Okej. No, na razie nic takiego nie widzę. Tych teleportów mamy od cholery tak w ogóle, wszystkiego. Ale dobra, bo ja się chciałam przebrać z powrotem w pancerz asasyna. I polećmy sobie w takim razie do Ashdodu. Gdzie my to mamy? Obozu w Dolinie Ashdod. Super. Okej, wywala nas przed samą świątynią. W sumie spoko. To co, to może pójdziemy do Alvareza zresztą? On tu ma chatę? Ma stół alchemiczny. To było oczywiste od dawna. Gdyby tak sobie teraz porobić miksturki. W sumie możemy zrobić eliksiry do życia. I do zręczności by się też przydało zrobić. W sumie. Dobra. Ale myślę, że na razie pójdziemy w eliksiry życia. Ewentualnie teraz sobie zrobimy eliksiry zręczności 2. Myślę, że to nie głupi pomysł. No i teraz już nie powinna mieć szczawy królewskich. Mi się tak wydaje.
Tak jest, już nie mamy szczawiu. Ale fajnie. Fajnie, że już się nauczyłam. Bo nam się to bardzo przyda. Ładnie nam chapetki rosną. Jakbym zrobiła jeszcze jeden, to byśmy mieli praktycznie 2000 HP. Tu jest Alfonso. Przysyła mnie Herun. Coś ci trzeba. Tak, zjawiłeś się w samą porę. Potrzebuję 5 paczek broni. Tak dużo. Tak. Jest potrzebna naszym wojownikom, aby walczyć z koczownikami. No niestety 5 paczek to ja nie mam, stary. Przy sobie. Przysyła mnie Herun. Coś ci trzeba. Kończy mi się zapas strzał. Więc chętnie bym je kupił u niego. Nie mówię przecież nic. Dobrze. Nowego. Ile potrzebujesz? 200 sztuk mi wystarczy. Nie zasłużył na coś takiego. Nieprzyjemna sprawa. Okej. Okay. Jeszcze jakiś kupiec gdzieś powinien być pewnie, nie? Nikt mi o tym nie mówi. Tu jest Bromb, tego sobie gram. Fajnie, że możemy grać z orkiem. Bardzo mi się to podoba, że nie tylko, wiecie, z ludźmi, nie? Dobra, ciebie nie ma. Witam. Przysyła mnie Herun. Coś ci trzeba. Jesteś moim zbawieniem. Potrzebuję bagiennego ziela. Dużo bagiennego ziela. Rozumiesz? Ile tego potrzebujesz? Ile? Powiedzmy. 50 skrętów. Na początek powinno wystarczyć. To naprawdę nie mój problem. Dobra. Jeszcze mieliśmy iść do Ortegi. Hej, ty. Przychodzę od Haruna. Od Haruna. Czego on chce? Czyżby w końcu dostarczył mi rudę? Potrzebna ci ruda. Oczywiście, że potrzebna. I to od dawna. Myślałem, że ty ją przyniosłeś. Najwyraźniej, nie. Mam rację. Tak. Przynajmniej nie w tej chwili. Ale zapytamy Ryk Haruna, czy ma dla ciebie jakąś rudę. Dobrze. Będę czekał. Dobra, jeszcze potrzebuję tego gościa znaleźć, mojego zioma. O, siema. Nie wiedziałam, że ty na dachu śpisz. Wydaje mi się, że ktoś tu miał problemy z płucami. Że co? Kaha, kaha, kaha. Człowieku, przestraszyłeś mnie. Musisz tak się podkradać. Przyłapałem cię. Palisz trawkę. Trawkę Suefa. Tak, przyznaję się. Palę trawkę. Kto? Dlaczego mi od razu nie powiedziałeś? Cóż, dlatego. Dlatego, że od razu byś mnie zaczął podejrzewać. Za to teraz podejrzewam cię 2 razy mocniej. Przyznaj się. Ty jesteś złodziejem. Nie, człowieku. Nie jestem złodziejem. Musisz mi uwierzyć. To skąd masz te zielsko? Od jednego typa, który pali je całymi dniami, na okrągło. To sekciarz, jeden z tych, których przyprowadził ze sobą Kainę. Zapomniałem, jak się nazywa. Ale większą część czasu spędza w obozie myśliwych. Pewnie teraz wydasz mnie Suefawi. Jeśli powiedziałeś mi prawdę, to nie, nic mu nie powiem. To prawda. Uwierz mi. Dobra, no to zobaczymy. Ja potrzebuję znaleźć mojego zioma. Tu wszyscy, kurde, jarają z tego, co widzę. Dobra. Gdzie jest ten Alvarez w ogóle? Hej, ty. Tu jest Alfonso. Ja nie chcę Alfonso, ja chcę Alvareza. Alvarez nie miał tu chaty? Nie wiem, prześpijmy się do rana, bo już żeśmy rozwiązali sprawę tego... Wiecie. Przysyła mnie Herun. Coś ci trzeba. Więc go znalazłeś. Bardzo dobrze. Ja nic nie potrzebuję. Ale mój pan Almanse zamówił u niego wino. Ale jest to specjalne wino. Jakie wino chce twój pan? On chce 5 butelek wina z Tarsosu. Powiedz to Harunowi. Dobra, no to możemy się już tam udać, ale jeszcze zajrzymy do tego typa z tego obozu myśliwych, który tam pali całymi dniami. I zobaczymy.
Jak to się tutaj będzie układać? On gdzieś tutaj był. Witam. Słyszałem, że u ciebie można dostać bagienne ziele. Tak. A kto tak mówił? Ferdynand. No to jak będzie? Dobrze. U mnie możesz dostać to dwa razy taniej niż u Suefa. Ile tego potrzebujesz? Wszystko co masz. To mnie cieszy. I niepotrzebnie. Dawaj bagienne ziele, które ukradłeś Suefowi. Zaczekaj, chłopcze. To moja trawka, nikomu jej nie ukradłem. Chyba w to sam nie wierzysz. Skąd po środku pustyni wziąłeś tyle bagiennego ziela? Tylko Suef nim tu handluje. Nie obchodzi mnie to. Zostaw mnie w spokoju. Witaj. No i co ja mam teraz zrobić? Dobra, mamy się zaczaić w nocy znowu. Dobrze, fajnie. Na razie idziemy do obozu tego gościa, żeby załatwić te towary. Do obozu Haruna. Dzień dobry, witam. A Harun jest gdzie? W swojej chałupie, czy co? Czy ja ślepa jestem? Aha, ja mam te rzeczy kupić? Czy co ja mam zrobić? Przepraszam bardzo, no przecież pogadałam ze wszystkimi już. Interesy. A, kurde, u Ibrahima jeszcze żeśmy nie byli. Dobra. To zaraz to naprawimy. Do obozu w dolinie. On był tutaj. To jest Sandro, to nie. Ibrahim. Nie to. Przysyła mnie Herun. Coś ci trzeba. Tak. Chciałbym kupić u niego dobry morasulski dywan. Ale nie dam więcej niż 600 sztuk złota. Dobra, czy ja już mogę tam wrócić? Dywan ma wartość 800, okej. Dobra, no to najwyżej będziemy stratni. Obóz Haruna. Rozmawiałem ze wszystkimi. I co zostało zamówione? Alfonso potrzebuje 5 paczek broni. Tyle mogę znaleźć tylko w moim obozie w Ugarze. Suef chce kupić 50 skrętów bagiennego ziela. Haha. Sporo tam palą, wasz dodzie. Selim chce nabyć 200 strzał. Niestety, teraz tyle nie mam ich przy sobie. Dawaj dalej. Ibrahim chce kupić dywan z Morasal. Ale nie zapłaci za niego więcej niż 600 sztuk złota. Co? To zbyt mało. Chociaż, z drugiej strony, Ibrahim jest cennym klientem. Jestem gotów odstąpić mu dywan za 700 sztuk złota. Ale tylko w ramach przyjaźni. Na mniejszą sumę nie zgadzam się. Jeszcze coś. Ortega nadal czeka na swoją rudę. Tak wiem, ale to nie moja wina. Gasparino do tej pory niczego mi nie dostarczył. Alvarez chce nabyć 5 butelek wina dla swojego władcy. Wino koniecznie musi być z Tarsosu. Och, to wspaniałe wino z południowych wysp. Niestety, u mnie go nie ma. Wyglądasz na nieco zrozpaczonego. I tak jest. Z całego zamówienia mam tylko paczkę broni, 100 strzał i 20 skrętów. Musisz mi pomóc zdobyć te towary, inaczej nie zrealizuję tych transakcji. Co mam robić? Udaj się do Ugaru. Tam uzyskaj dywan, 100 strzał, 4 paczki broni i brakującą ilość skrętów od Iskry, mojego partnera handlowego. Dowiedz się od Gasparino, czy skrzynia z rudą dla Ortegi jest gotowa. Co się tyczy wina, to szczerze mówiąc, sam nie wiem, co robić. Zapytaj Iskry, czy nie ma takiego wina. W najgorszym razie, będziesz musiał przejść się po wszystkich kupcach Arantu. Może uda ci się uzbierać 5 butelek tego wina. O, po prostu wspaniale. Mam nadzieję, że nie będę musiał kupować wszystkiego za własne złoto. Nie obawiaj się, wszystkie wydatki ci zrekompensuję, jak również i twoje starania. Jeśli będzie ci czegoś brakowało, to dokup to u mnie. Później się rozliczymy. No dobrze. W takim razie ruszam w drogę. Dobra, no to co my tutaj mamy? Dobra, to co, lecimy do Ugaru, nie?
Chociaż w sumie zaraz, bo ja chyba takie wino. Strzały to ja mam. Paczek z bronią to ja tyle nie mam. Ale wino powinnam chyba mieć. Ale dobra, przejrzymy paczki z bronią. Paczki z bronią. Miałam ich parę, ale czy będę miała ich 5, to mi się nie wydaje. Topór drwala. Paczki z bronią. O, gdzie one są? Bardzo dobre pytanie. Za duży kurde ekwipunek, nie? Cały nadźgany. Żuwaczki. Mam 5 paczek broni, dobra. To jeszcze raz zobaczymy tak. Wino zaraz zobaczę, czy mam. Skrzynię z rudą to pójdziemy. 50 skrętów powinnam mieć. Ale tak, paczki z bronią mamy. Strzały mamy. 50 skrętów. Powinnam mieć bagienne ziele. Pytanie, czy 50? Co to jest? Bardzo mocny skręt. To nie. 50. W ogóle bagienne ziele, czy ja mam? No na pewno mam. No halo, no nie uwierzę w to, że bagiennego ziela nie mam w ekwipunku. Dajcież spokój. Niemożliwe. Tutaj nie, to nie, to też nie. Bagienne ziele, no błagam. Błagam was. Muszę mieć bagienne ziele. Mam 139 skrętów, dobra. Czyli bagienne ziele jest. Skrzynia z rudą, wino z Tarsosu. 5 butelek wina. Zobaczmy. Wino z Tarsos, 5 butelek. Dobra, czyli tylko do Gasparinio po skrzynię z rudą. Zobaczmy więc. Powinno się udać. Gasparinio, no. Potrzebuję rudy dla Ortegi. Przykro mi, ale obecnie nie mam żadnej. A kiedy będziesz miał? Obawiam się, że to zajmie trochę czasu. Wróć za miesiąc. Potrzebujesz miesiąca, aby wydobyć kilka bryłek rudy. Nie bądź śmieszny. Parę bryłek. Ale znalazł się ekspert. Tylko nie zapominaj, że Tartaronowi muszę oddawać większą część wydobytej rudy. I na to, aby napełnić całą skrzynię rudą, potrzeba sporo czasu. Więc musisz trochę poczekać. No i co ja mam teraz, biedny żuczek, zrobić? Ja mam jedną skrzynkę z rudą, więc być może jestem w stanie to zrobić. Tylko teraz pytanie. Ja muszę iść do Haruna. Kurde, dywanu nie kupiłam. Dobra, dywan od Iskry jeszcze. Halo, Boże Święty. No jak tak można takie fejle strzelać? No. Dawaj, dawaj. Lecimy. To miał być myrtański dywan, nie? Mam zabrać towary dla Haruna. Naprawdę. Dobrze. Co jest potrzebne? Po pierwsze, dywan z Morasal. Dobrze. Kosztuje 800 sztuk złota. Mam odebrać dywan, a nie kupić go. Wybacz, ale nie mogę tak cennego towaru oddać ci za darmo. Jeśli naprawdę wysłał cię Herun, to on ci wyrówna wszystkie koszty. Co jeszcze potrzeba? 100 strzał, 50 skrętów bagiennego ziela, 5 paczek broni, 5 butelek wina z Tarsosu i skrzynię rudy. Wybacz, ale takiej ilości bagiennego ziela i paczek broni nie mam. Zobacz, co mam. Skrzynię rudy możesz dostać tylko u Gasparino, a wina w ogóle nie mam. A gdzie mogę je dostać? Popytaj innych kupców. Dobrze. A co w sprawie bagiennego ziela? Rośnie go sporo w oazie. Tylko tam zawsze pełno krwiopijców. Jasne. A gdzie mogę dostać paczki z bronią? Mieliśmy kilka na magazynie, ale zostały sprzedane Tartaronowi i Torresowi. I jeszcze pewnym kupcom, ale nie pamiętam, którzy to byli. Ale strzał mam wystarczająco. Dobra, czy ja kupiłam już ten dywan, bo jak nie, to będzie ciężko. Nikt mnie nigdy
Chyba nie mam tego dywanu, muszę go kupić dopiero, nie? Chyba tak. Gdzie ten dywan masz? Towary z Isztar. No nie chcę. Był dywan z Morasul. Dawaj. No i powinniśmy już mieć wszystkie rzeczy, także... Udajmy się do Haruna. Dobra, czyli musimy im od razu porozdawać te cuda, tak? Tak, dobrze rozumiem chyba? To żaden problem w takim razie. To zacznijmy od tego typa tu. Co? No jak to nie? Przecież ja mam tą skrzynię z rudą. Bo pamiętam, że ją ukradłam. Z kopalni. No nie mów... No mam, zamknięta skrzynia z rudą, no. Chyba, że to musi być skrzynia typowo Gasparino, nie? Jeżeli tak, to trochę słabo. No nie mogę im tego oddać. Kurde, ale lipa. Byłam pewna, że mogę tak po prostu przyjść, oddać. Tylko u Gasparino, no wiem, no. No przecież chyba nie muszę tego kupować, jak to mam. No dajcie spokój. To by było bez sensu. Kompletnie. Masakra, wam powiem. No dobra, no trudno. Moi drodzy, na razie sobie zakończymy odcinek w tym miejscu. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film i w kolejnym spróbujemy rozwiązać te questy, co mamy. I zobaczymy, jak nam to wszystko tutaj pójdzie. Dzięki i cześć!